Generał Józef Haller to symbol polskiego generała, wysokiego rangą dowódcy, jakiego nie było nigdy wcześniej. Koniec XIX wieku i początek XX wieku to okres nagłego postępu techniki na świecie, a dla Rzeczypospolitej Polskiej okres zaborów. Jednak Polacy mimo klęsk kolejnych powstań narodowych nigdy nie stracili nadziei na odzyskanie niepodległości. Generał Józef Haller był jednym z głównych konstruktorów odzyskania przez Polskę niepodległości i jej odrodzonej armii. Rodowód generała Józefa Hallera. Józef Haller urodził się w 1873 roku i miał to ogromne szczęście, że urodził się w pięknym, patriotycznym polskim domu. W sensie dosłownym to był dwór, który w momencie urodzenia Józefa już istniał 200 lat. 200 lat dla małego chłopca. To jest ogromny szmat czasu. Ten dom był wypełniony tradycjami, historią. Również jego rodzice, bliscy, daleka rodzina. Pamiętamy, że w tym czasie były rodziny wielkie. W czasie spotkań rodzinnych przekazywali młodemu Józefowi, jego braciom, siostrom tradycje patriotyczne, rodzinne, opowieści z przeszłości, opowieści ojca, uczestnika powstania styczniowego. Po kądzieli również dziadek był uczestnikiem powstania listopadowego. Tradycje i żywa wiara także była częścią jego dzieciństwa. Udział aktywny w życiu parafii, w życiu kościoła rzutowały na późniejsze jego postrzeganie rzeczywistości, na głęboki patriotyzm i zaangażowanie w życie społeczne. Dla niego, dla jego braci, dla jego rodzeństwa było oczywistym, że powinien służyć jak tylko to jest możliwe lokalnej społeczności, służyć swoją pracą. Jeżeli potrzeba, to również służyć wojskowo. Historia rodu Hallerów jest niezwykle ciekawa. Tradycje ich obecności na ziemiach polskich sięgają XV wieku, bezpośrednio pierwszego Hallera, który przybył w XV wieku do Rzeczypospolitej. Linia rodu prowadzi do naszego Józefa Hallera. Te tradycje patriotyczne i wychowanie religijne zostały uzupełnione w późniejszym okresie rzetelnym wykształceniem technicznym, ścisłym, pozwalającym realnie, racjonalnie oceniać rzeczywistość. Józef ukończył we Lwowie gimnazjum, później uczył się w szkole, dobrej szkole wojskowej, niższej szkole w Koszycach na północnych Węgrzech, górnych Węgrzech. Następnie w Hranicach na Morawach wreszcie ukończył Akademię Techniczną w Wiedniu ze specjalnością w artylerii. Jego kariera zawodowa rozwijała się wspaniale w tamtym okresie. W armii austro-węgierskiej służył w artylerii, jednak w momencie, gdy uznał, że jego szanse na dalszy rozwój, dalszy awans się zakończyły, a zbliża się czas, gdy będzie mógł służyć w Polsce, zdecydował się zdjąć mundur. Często umyka nam, że Józef Haller był także społecznikiem zaangażowanym w pracę Polskiego Czerwonego Krzyża, zaangażowanym w harcerstwo, w owym czasie jeszcze scouting. Udzielał się w organizacjach rolniczych, kółkach rolniczych. Ta aktywność jest jego wielostronna, imponujące osiągnięcia. Do tej pory jest tylko z części tych osiągnięć pamiętany. Generał Józef Haller od połowy 1912 roku prowadził intensywną pracę jako instruktor wojskowy. Organizował tajne kursy żołnierskie, podoficerskie i oficerskie dla młodzieży polskiej. Dzięki swojemu wykształceniu mógł szkolić młodzież pod kątem różnych metod prowadzenia walk. Początek XX wieku. Międzynarodowa sytuacja staje się bardzo napięta. Z jednej strony powstaje Trójprzymierze. Niemcy i Austro-Węgry, a z drugiej tak zwane trójporozumienie, Entanta. Do Entanty należą Francja, Anglia i Rosja. Zaborcy Polski po wybuchu I wojny światowej staną po przeciwnych stronach frontu. 28 lipca 1914 roku rozpoczęła się I wojna światowa, która na stałe zmieniła układ sił w Europie. U Polaków powstała nadzieja, że wielka wojna zmieni bieg historii i Polacy wywalczą niepodległość. Gdy przyszedł okres I wojny światowej,
zaangażował się, był twórcą Legionów Polskich, był również dowódcą jednostek w ramach Legionów Polskich, uczestniczył w walkach w Karpatach. W momencie, gdy zdarzył się źle zapamiętany w naszej historii traktat brzeski, który potraktował jako zdradę interesów polskich, uznał, że jego służba po stronie Austro-Węgier i Niemiec dobiegła końca, przekroczył front, przeszedł na stronę rosyjską, później rozbrojony przez formacje niemieckie, udał się na migrację do Francji. Tam zaangażował się w tworzenie polskiego wojska. Dzięki jego energii, zapałowi powstała słynna Błękitna Armia, liczna 70 tysięcy na owe czasy. To jest bardzo liczna formacja, ale co najważniejsze, doskonale uzbrojona, wyposażona w nowoczesny sprzęt i zahartowana w bojach. Ta duża formacja dotarła do Polski w kluczowym momencie, gdy ważyły się losy nowo powstającej Rzeczypospolitej i odegrała tutaj decydującą rolę. Myślę, że z całą pewnością, biorąc to pod uwagę, można traktować Józefa Hallera jako jednego z ojców założycieli II Rzeczypospolitej. Generał Józef Haller, przeprowadzając do Polski Błękitną Armię, którą zorganizował do Francji, przeprowadził także wraz z tą Błękitną Armię pełne uzbrojenie. Armia ta nie wkraczała do Polski w postaci samych żołnierzy. Żołnierze przyniesie ze sobą karabiny marki Berthier, marki Weber, a także wprowadzili do Polski nowoczesne uzbrojenie w postaci czołgów Renault FT-17. Armia ta była w pełni wyszkolona, w pełni uzbrojona i, co znamienne, trzeba powiedzieć, składała się w większości z katolików. Zarówno obywateli polskich, obywateli francuskich mieszkających, narodowości polskich mieszkających we Francji, Polonii amerykańskiej, jak i też jeńców, którzy w trakcie pierwszej wojny światowej dostali się do Republiki Francuskiej. Traktat wersalski nie rozwiązywał wszystkich międzynarodowych problemów i nie zapewniał trwałego pokoju. 11 listopada 1918 roku w Lasku Compiègne podpisano warunki rozejmu. Dzień ten uważany jest za koniec I wojny światowej. 11 listopada nie zakończyła się jednak wojenna historia Armii Polskiej we Francji. Ważyła się kwestia dostępu do morza. W styczniu 1919 roku rozpoczęła się nigdy nie wypowiedziana wojna bolszewicka. W połowie 1920 roku jej perspektywy rysowały się bardzo niekorzystnie dla młodego państwa polskiego. W państwie rosyjskim toczy się wewnętrzna walka o władzę. Włodzimierz Lenin wykorzystuje sytuację polityczną w Rosji i 24 października 1917 roku przejmuje władzę w Rosji. Wcześniej zorganizował uzbrojone skryte bojówki, które opanowały pocztę, centrale telegraficzne, stacje kolejowe i elektrownie dla potrzeb przejęcia władzy. Poprzednia władza w Rosji, carat, również stanowiłaby zagrożenie dla niepodległości Polski. Bolszewicy po upadku caratu i zdobyciu władzy szykowali się do zagarnięcia nie tylko terytorium Polski, ale i całej Europy. Objęcie władzy przez bolszewizm pod przewodnictwem Lenina w 1917 roku rozpoczęło w Rosji krwawy pochód komunizmu przez resztę stulecia. Dzień dobry, nazywam się Robert Aponowicz, jestem historykiem i wnukiem mojego dziadka Kazimierza Dyrżyńskiego. Od dziecka byłem wychowywany w kulcie mojego dziadka, mimo że go nie poznałem, ponieważ zmarł przed moim narodzeniem w 1969 roku. Był rocznikiem 1901. Mój dziadek był postacią bardzo dla mnie ciekawą. Całe życie zawodowe, historyczne starałem się dowiedzieć czegoś więcej na jego temat. Dziadek przed do rezerwy w stopniu starszego strzelca. Na jego historię, jego losów rzuciła wizyta w ówczesnym Centralnym Archiwum Wojskowym w Embretowie. Otóż okazało się, że zwykli szeregowi żołnierze nie posiadają jakichś głębszych kartotek, większych informacji o nich nie ma. Dwa tygodnie po powrocie do domu, kiedy w skrzynce znalazłem plik ciekawych dokumentów, okazało się, że dziadek w drugiej połowie lat 30.
wystąpił o nadanie mu tak zwanego Krzyża Niepodległości za wojnę polsko-bolszewicką. We wspomnianym dokumencie dziadek opisuje swoją drogę bojową, cały szlak bojowy. Działania operacyjne wojny polsko-bolszewickiej były bardzo złożone. Dziadek wszedł w zasadzie do tej kampanii, do tej wojny polsko-bolszewickiej w trakcie. Niestety pod Serockiem odniósł ciężką ranę postrzałową i został poddany długotrwałej hospitalizacji. W trakcie moich badań udało mi się również dotrzeć do Centralnej Biblioteki Wojskowej, w której znajduje się na tej kserokopie Księga Chwały Piechoty i między innymi opisane są tutaj pułki, w których dziadek służył. Głównie jednak był to pułk 31 Strzelców Kaniowskich. Pułk ten posiadał odznakę pułkową, która swoimi barwami błękitno-srebrnymi nawiązuje nie tylko do jego okresowego etosu, ale też do działalności Halerczyków, czyli Błękitnej Armii. Rozpoczęła się wojna polsko-bolszewicka po zakończeniu I wojny światowej i sformułowaniu się postaw niepodległego państwa polskiego II Rzeczpospolitej. Przedostał się przez granicę wraz z dwoma kolegami i wstąpił z PKU we Włocławku do 31 Pułku Strzelców Kaniowskich. Tak też wynika z jego książeczki wojskowej, którą udało nam się w rodzinie zachować, mimo że właśnie nawiązując do losów później powojennych i wojennych, pod koniec II wojny światowej, gdy zbliżał się już front i Armia Czerwona, dziadek zniszczył przez orę większość swoich dokumentów, które wiązały się z uczestnictwem jego w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Po wojnie polsko-bolszewickiej niestety nie wiodło mu się najlepiej. No, pracował jako doker do wybuchu wojny. W trakcie wojny też miał związki z portem i pomagał w przerzucie do Szwecji osób, które były przez Niemców poszukiwane, czy jakichś lotników albo konspiratorów. No, w kampanii wrześniowej ze względu na inwalidztwo i ranę, którą odniósł w czasie wojny, nie brał udziału, ale do końca życia był wielkim Polakiem i patriotą i chwała, cześć mu za to. Józef Haller obejmuje w imieniu Rzeczypospolitej przyznane nam Wersalu, Pomorze, Toruń, Bydgoszcz. Wreszcie słynne zaślubiny z morza 10 lutego 1920 roku. Przywraca nam dostęp do morza. Ważne, wiemy dobrze w dniu dzisiejszym, że istnieje kult Józefa Piłsudskiego, ale w tamtym czasie pojawił się również kult drugiego Józefa Hallera. Ten kult był wyrażony na różne sposoby. Istniał okręt w marynarce ORP Haller, pociąg pancerny Haller i jeszcze tutaj można wymienić Związek Hallerczyków, który jest dziś mniej znany. W tym czasie, czyli w okresie międzywojnia, Związek Hallerczyków był bardzo tężny, trochę politycznie ustawiony w kontrze, bo wobec senacji świętowali Hallerczycy imieniny Józefa, ale właśnie Józefa Hallera. W kontraście wobec świętowania imieni Józefa Piłsudskiego. Obaj panowie, mam na myśli Józefa Piłsudskiego, Józefa Hallera, niezbyt ze sobą przepadali. To jest widoczne chociażby w notatce pisemnej, którą sporządził Józef Piłsudski. W tejże notatce charakteryzował najważniejszych generałów Wojska Polskiego pod kątem przyszłej wojny i doceniał oczywiście zdolności wojskowe Józefa Hallera, ale niezbyt pochlebnie wypowiedział się o jego umiejętności, jeśli chodzi o dotrzymywanie tajemnic. Otóż Józef Haller według opinii Józefa Piłsudskiego był bardzo człowiekiem gadatliwym i jego zdaniem żadna tajemnica wojskowa nie mogła być przez Józefa Hallera dotrzymana. Ale również Józef Haller we wspomnieniach, które podyktował w Londynie, w późniejszym okresie swojego życia, z pewną rezerwą odnosił się do Józefa Piłsudskiego, do jego osiągnięć. Nie jest to jakaś subiektywna krytyka, tylko pewne wątpliwości obiektywne, rzeczowe wątpliwości co do polityki Józefa Piłsudskiego. Z czego znany najbardziej generał Haller? Pomimo swojej bogatej tutaj historii, swoich wielu osiągnięć, najbardziej znany jest z przyprowadzenia do Polski Błękitnej Armii z Francji, którą, trzeba powiedzieć wprost,
on utworzył we Francji oraz z odzyskania Pomorza w 1920 roku. Generał Józef Haller został wyznaczony na dowódcę frontu północnego, frontu pomorskiego i to właśnie on na początku 1920 roku razem ze swoją armią zajmował po kolei polskie Pomorze. Od południa kończąc te zajęcie Pomorza w dniu 10 lutego 1920 roku za ślubinami w Pucku. I do dzisiaj generał Józef Haller kojarzony jest właśnie z zaślubinami Polski z morzem, z powrotem Polski nad Bałtyk. Po uroczystości zaślubin Polski z morzem w Pucku generał Józef Haller pojechał w dniu 12 lutego 1920 roku do Gdyni Kolibek, do dworku Witolda Kukowskiego, ostatniego właściciela dóbr rycerskich Kolibki. Gdy przyszła II wojna światowa, emigrował przez Rumunię do Francji, oddał się do dyspozycji generała Sikorskiego, był również ministrem bezpieki w rządzie generała Sikorskiego. Wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, by szukać poparcia dla naszego wysiłku, dla naszej sytuacji politycznej, wsparcia w Stanach Zjednoczonych, by szukać wśród rodaków zamieszkujących Stany Zjednoczone również ochotników. Zdecydował się po wojnie na pozostanie w Stanach, pozostanie w Wielkiej Brytanii. Tam też zmarł w 1960 roku. W 1993 roku jego szczątki powróciły do kraju i zostały złożone w kościele garnizonowym pod wezwaniem świętej Agnieszki w Krakowie. Powrót Polski nad morze należał do najważniejszych wydarzeń, które Polskę ukształtowały i budowały naszą historię. Efekty dostępu Polski do morza. Budowa portu w Gdyni. Ciekawa architektura nawiązująca do stylów okrętowych. Rondo Bitki pod Oliwą. Komenda portu wojennego. Napis z historycznym rozkazem. Akademia Marynarki Wojennej. Szkoła Morska. Dzisiejszy Uniwersytet Morski. Widok z Kamiennej Góry w kierunku Wydziału Nawigacji Uniwersytetu Morskiego. Basen żeglarski. Żaglowiec szkolny, dar młodzieży. Dzięki takim wspaniałym Polakom jak generał Józef Haller możemy jawnie i swobodnie obchodzić polskie święta. Nie ma świąt narzuconych przez obcych.